Podpisałeś się Pan jako osoba, Pani Radny, przepraszam, Pana Piętros, który Pan podpisał się pod tym uzasadnieniem. Szanowni Państwo, ja też uważam, że sprawowanie funkcji radnego zobowiązuje przede wszystkim do kierowania się dobrem mieszkańców, co bardzo często to podkreślam na sesjach występujących. Mieszkańców naszej wspólnoty, przestrzeganiem zasad praworządności, a zwłaszcza dbałością o dobre imię samorządu lokalnego. Czy dobrym imieniem samorządu lokalnego jest załatwianie sobie pracy podległych Panu Burmistrzowi spółkach? I to z pensją, o której ja jako nauczyciel i większość mieszkańców Szydłowca mogą sobie tylko pomarzyć. Czy to jest etyczne, Panie Radny Adamie Piętras? Moim zdaniem nie. Ja stojąc tutaj na mównicy, wobec Boga i Państwa tu wszystkich siedzących, mogę przyrzec, że z mojej protekcji i z mojego wskazania nikt w gminie nie uzyskał pracy, jej nie uzyskał, bo ja pracuję dla mieszkańców, nie dla własnych korzyści. W haśle wyborczym tak pięknie Pan Adam Piętras mówił, Pan Radny Adam Piętras mówił o dajmy pracę młodym ludziom. Jak to się ma do tego, Panie Radny Adamie? Panie Radny, proszę o wysłuchanie. Będzie możliwość się wysłuchać. 34 komisje. Roku 2015. Komisja, a przykładowo rewizyjna, 7. Najważniejsza komisja w Radzie Miejskiej, Szanowni Państwo. Najważniejsza. Drodzy Państwo, przykładów można by było Państwu wiele przytoczyć, ale nie o to tu też w tym wszystkim chodzi, tak naprawdę. Przewodniczący Komisji Edukacji, który jest opozycji, jak to Pani Radna Dorota Jakubczyk kiedyś podzieliła Radę, mówiąc koalicja, opozycja i osoby siedzące po środku rozkrapie. Przewodniczący Komisji Edukacji jest niewygodny, bo się interesuje, bo pyta, bo zadaje pytania dotyczące tego, co w gminie się dzieje. Szanuję Urząd Burmistrza Szydłowca i szanuję na tym urzędzie Pana Artura Ludba, Burmistrza Artura Ludba i szanować będę, bo jest to człowiek, który ma dobrą wizję rozwoju tego miasta. Ale pytać, jeżeli będę miał wątpliwości, będę, ponieważ jestem radnym, nie wybranym przez tą szóstkę podpisującą się pod tym uzasadnieniem, ale jestem wybranym przez społeczeństwo miasta, a w szczególności przez społeczeństwo osiedla Wschód.